Czy to możliwe, aby w naturalnym środowisku istniały owady wielkości gryzoni? Okazuje się, że tak. Jednym z nich jest weta olbrzymia. Waga przedstawicieli tego gatunku może sięgać nawet 73 gramów. To niemal 3 razy więcej niż waga myszy domowych. Weta jest ogólną nazwą ponad 70 gatunków dużych owadów prostoskrzydłych, inaczej nazywanych szarańczakami. Są to w większości ciepłolubne owady uskrzydlone. Natomiast w węższym rozumieniu weta to rodzaj szarańczaków z rodziny śpieszkowatych, opisanych w 1923 roku. Nazwa tych gigantycznych owadów wzięła się od pochodzących z języka maoryskiej grupy etnicznej słów wetapunga, co znaczy bóstwo brzydoty. Nie da się ukryć, że nie mieszczą się w klasycznym kanonie piękna, jednak to nie wygląd, a rozmiary są ich cechą charakterystyczną. Sam tułów może mierzyć nawet 10 cm. Jeśli pod uwagę weźmiemy również czułki oraz odnóża, długość przekracza 30 cm. Weta należą do gatunków określanych jako reliktowe, co oznacza, że w niezmienionej formie przetrwały ponad 200 milionów lat. Owady te są również endemitami, występującymi wyłącznie na obszarze Nowej Zelandii. Weta mają jeszcze jedną niezwykłą właściwość. Mogą przeżyć w temperaturze sięgającej nawet minus 10 stopni Celsjusza, po zamrożeniu ponad 75% płynów w organizmie. Jest to możliwe dlatego, że płyny ustrojowe tych owadów zawierają specjalne białka, które zapobiegają tworzeniu się kryształków lodu w komórkach. Mimo swoich rozmiarów, owady weta nie są agresywne. Współcześnie ich populacja została zdziesiątkowana przez szczury. Mające siedzibę w Nowej Zelandii firmy zajmujące się przygotowaniem efektów specjalnych do filmów zostały nazwane właśnie na cześć tych niezwykłych owadów. Weta Digital i Weta Workshop przyczyniły się m.in. do powstania trylogii Władcy Pierścieni w reżyserii Nowozelandczyka Petera Jacksona.